Książki są za 17, a to jest kolejny odcinek z Farminga. Wiem, że już robiłem dużo. Znaczy nie dużo, nie wiem, na tam 2-3 serie z FS-a i ciągle nie wychodziło, bo wiem, że z Piotrulo już nie będę, bo nieważne jaka była sytuacja, ale po prostu dlatego też nie lubię z kimś robić multiplayer serię, bo potem o, tracisz kontakt. A dobra, nieważne. Kolejna, co była na Przemas Outback, to w ogóle to była tragedia, bo nie chciało mi w ogóle rosnąć żadne zboże. Nawet wziąłem, pobrałem moda na przyspieszenie, nic. Ani tak, ani tak. I nie chciało mi się znowu od nowa. A od jakiś czas temu sobie kupiłem Platinum Edition dodatek. No i trochę zacząłem tu grać, to w sumie pomyślałem, i tak gram, na razie mi się w nic innego nie chce niż Farminga. No trochę jeszcze w CS gram, ale to tam nie chcecie patrzeć jak ja tam gram. No to chyba lepiej, żebym tak nagrywał niż w ogóle. No i w sumie znowu chcę zrobić codzienne filmy. Jak dobrze kojarzę, to ten się pojawi w poniedziałek. To będzie 10 sierpnia, zobaczymy. Dobra, proszę. No. I zobaczymy, jak się nawet w miarę fajnie przyjmie seria, to mogę robić 2 w tygodniu, może nawet i 3. No bo dużo w niego gram, więc wtedy będą jakieś, nie wiem, krótsze filmy czy coś. Ale no i nie chcę dłuższych niż 10 minut. No, 15. 10 to w sumie mało też. Ale nie, no 15. 10-15 to już dobrze. Dobra. Wyskamy sobie. No jedzie. Tempomat. No to będzie taka luźna seria. Pogadankowa, możecie w komentarzach jakieś pytania, to takie ala Q&A będzie, mogę poodpowiadać na jakieś. No, ogólnie no to tak, jak no i jeszcze zapraszam do Discorda. Nagrywkę na Discorda. Już coraz więcej osób jest, fajnie. I konkurs zrobiłem z Deforesta. No, myślałem, że. No, bo jak ja czytam opinie na internecie i sam z moim doświadczeniem, no to The Forest jest fajną gierką, ale widzę, że dużo osób jej nie lubi, bo tam nie wiem, ona ma z 20 wyświetleń ten konkurs, więc to jest malutko. No to już zrobię te wyniki. Ale no, chociaż te 620 wbijcie i zrobię te wyniki. No i kolejne, nie wiem, może Red Dead Redemption 2. Już trochę stara jest, bo trochę jest po premierze, ale może ktoś będzie chciał, nie wiem. Załatwiłem też wam F1 2020, 2019, 2018. No ale no, zobaczymy jak to pójdzie, czy lubicie te konkursy, czy nie, no bo widzę, że z każdym konkursem coraz mniejsza aktywność, więc no, nie lubicie tych konkursów, widzę. Szkoda. Nie wiem, co z tymi grami robić, bo ja... No... Niepotrzebne mi się są, bo albo je mam, jak na The Foresta, albo na przykład w F1 nie gram, tam nieraz pogram, ale... Bo, oj! Na długo to nie będzie. Tu już dużo tych. Się odłoży przy okazji. No, niedługo będziemy musieli sprzedać. Jajka. Jak tam z tymi kurami? Ile ich jest? Jest i... czystość trzeba. Czyli 6... Jak z każdego rodzaju 16 kur nowych jest. To ładnie, ładnie. A to weźmiemy tego Deutscha, fajny mod. Jeśli będziecie chcieli, to wam dam. Bardzo fajny, niedrogi.
Dużo koni też nie ma, ale taki tylko doładowaczy, tam bele czy coś, no to jest fajny. Tam sieją. Tutaj posiałem rzepak, a tam sieje pszenicę, żeby nie tylko soję, bo za łatwo będzie. Cały czas soję. Naprawdę tak ubrudziły? O no, trochę ubrudziły, nawet nie widziałem. No dobra, na razie niech tu będzie. Tutaj już. No, ogólnie po tych zbiorach co będą, to już trzeba kupić nowy siewnik, bo to tym małym to można się zarobić. A, no i ogólnie powiększyłem te trzy pola, to jest takie fajne, duże wyszło. Trochę. A, dobra. No to jedziemy. Bo tam ogólnie, o, trawę se koszę i robię kiszonkę w belkach. I ją sprzedaję, nawet fajnie, bo 30 tysięcy zarobiłem potem, więc. A teraz zostawię i na dwa razy to zrobię, więc podwójnie będzie w tych belek. Albo nawet i potrójnie, zobaczymy. Bo bym też chciał sobie już kupić tą zbierarkę. Nie, to nas. Jak ona miała nie zbierarka, tylko. Grabiarki, no. A, bez na jeden. No, to ogólnie teraz te drzewa tu wycinam. No bo one tylko przeszkadzają. Trochę jest tego, ale i tak widzicie. Więc no już tu trochę pociąłem, no to trzeba. Fajne. No też możecie na przykład, jeśli chcecie, to mogę zrobić konkurs właśnie na farminga z platynką. Tu też mam. A takie sobie tutaj trójkąty potniemy. Później będzie trzeba to zwieść, ale tu już jak wszystko. Co? Tego nie można. Taki bez. W ogóle to leśnictwo popsuli. Tu też w sumie można by było, patrzcie, pole aż tu. No. No ale nie, ja wolę jednak trawę. Nawet kiedy wcześniej myślałem, żeby tu w ogóle zasadzić na tym polu, ale nie, i tak jest jej dużo i tak tutaj. Tutaj nisko pod pieniek utnę i potem. Ale i tak będzie trzeba wypożyczyć ten do pni. Mam nadzieję, że już skończyłem te drzewo. Oba można podnieść. Tyk. Tyk. No i dobra. Kolejne wycinamy. Ale pierw ja zaczynam od tak. Od góry lepiej jest. To jest. A, bo to trzeba uciąć, bo to gałęzi już nie. No tak, to ja tak sobie gałęzi obcinam. Tyk. Jest wygodniej. Że tam też jedno drzewo mamy gdzieś tam w kącie, tam w tej trawie. Odstawiłem jak kosiłem, wycięłem, bo mi przeszkadzało. Tyk. Mogę podnieść? Mogę. Ale tam z minutami. Czuję już 10 minut, bo że nic nie zrobiłem.
Nie wiem, może tak w sumie. Tutaj jak. Podniosę to? Podniosę. Podniosę? Nie podniosę, to podniosę. Takie on cienki nie może podnieść. Dobra. Dobra. Myślę. Cyk, będzie ta miniaturka. Dobra. 15 minut. No to trzeba to uciąć i kończymy. Jezu, no. Jak ja mam tam wejść to uciąć? Halo. Nie da rady. O, o dobra. I będziemy tak po kawałku. Ciekawe jak tam sianie im idzie. Ale dobra, tu już dokończymy w kolejnym odcinku jak tamto. Tylko tu zobaczę. Tu kończy to ładnie. No. Fajnie. No dobra, to dzięki za oglądanie. Daj łapkę w górę, daj subika. Wbij na Discorda. I cześć.